Cześć, witam was kochani w nowym odcinku. Dzisiaj zapraszam was na chat make-up, w którym wykonamy makijaż tanimi kosmetykami. I mam tutaj głównie kosmetyki, których jeszcze nie używałam, czyli dzisiaj przetestujemy po raz pierwszy. Tak naprawdę tylko tutaj dwie rzeczy testowałam wcześniej na swojej twarzy, także jestem ciekawa, jak sprawdzą mi się tutaj pozostałe. Zaczniemy dzisiaj od makijażu twarzy. Jako pierwszy produkt nałożę podkład z Clarisse Liquid Perfection. Ten podkład mogliście już zobaczyć w ostatnim chat make-upie. Wtedy testowałam ten produkt po raz pierwszy. I słuchajcie, to jest teraz jeden z moich ulubionych podkładów drogeryjnych. Bardzo się polubiliśmy. Tym razem mam do pokazania inny kolor. Wcześniej nie miałam do końca dobranego odcienia pode mnie, musiałam to kombinować, rozjaśniać, a teraz znalazłam idealny kolor. Jest to odcień 103 Cool Medium i on wcale nie jest taki chłodny, tylko on ma taką tonację, bym powiedziała, bardziej neutralną, wpadającą w oliwkowe tony. Więc nie ma tutaj przesadnie żółtych tonów, jak w przypadku właśnie tamtego ciepłego odcienia, który miałam wcześniej. Tylko już, jak widzicie, ten odcień idealnie zgrywa się z szyją i wygląda naprawdę przepięknie. A dzięki czemu tak bardzo spodobał mi się ten podkład, to fakt, że on jest bardzo leciutki, lekko ma bardzo lejącą konsystencję, a przy tym no to krycie, musicie przyznać, że jest konkretne i dlatego jest to dla mnie fajny podkład na co dzień, który wygląda przepięknie, jednocześnie też długo trzyma mat na skórze i jest odporny na przecieranie. Teraz przejdziemy do korektora, tutaj akurat sprawdzony korektor z Rimmela Multitasker, no używam odcienia 040 Ivory, no i to jest korektor, który już widzieliście wielokrotnie na moim kanale, ponieważ no, ostatnio używam go tylko i wyłącznie. Odrobinę zwykło nałożyłam w strefę T. Zależy mi tutaj tylko na rozjaśnieniu nosa oraz brody. Wiecie, że bardzo spodobał mi się podkład z Clarisse Blur Super Powder i teraz mam go tylko w wersji nie tej białej, transparentnej, tylko w odcieniu beżowym i jest to nowość tej marki. Jestem ciekawa, jak będzie wypadał ten kolor na mojej skórze. No i dzisiaj, mimo że zazwyczaj używam pudrów specjalnie pod okolice oka, no to stwierdziłam, że przetestuję i ten, żeby zobaczyć, czy sprawdzi się właśnie do wakingu. Co jest od razu na plus, to fakt, że ten puder nie przyciemnia mojej skóry. Zazwyczaj te w beżowym odcieniu takie ciemniejsze pudry, nawet właśnie takie delikatne, transparentne, to często przyciemniały mi makijaż, w szczególności właśnie nakładając na mokro metodą baking, a tutaj ten kolor zostaje cały czas ten sam i wygląda bardzo dobrze. Ja tak naprawdę bardziej lubię takie pudry, które mają delikatny kolor, ponieważ mam wrażenie, że one wyglądają naturalnie niż takie, które są białe, ponieważ te białe, nawet jak one się ładnie wchłaniają, często po prostu są widoczne na skórze. To, czego mi brakuje podczas używania innych pudrów, to tego wygładzenia, jakie daje właśnie ten blur powder. Skóra jest po prostu aksamitna, taka delikatna w dotyku. Dzisiejszy makijaż twarzy wykończymy jednym produktem, jedną taką paletką, która tutaj ma zarówno bronzer, róż, jak i rozświetlacz. Jest to Clarisse All Set i tutaj, jeśli chodzi o kolorystykę, o tonację tych produktów, to bronzer wydaje się w takiej kolorystyce neutralnej, może ciutko wpadające w chłodne tony. Jest dosyć ciemny, więc będę z nim już uważała. Róż to jest coś pomiędzy klasycznym różem, takim ożywiającym, wpadającym nieco w chłodne tony, a rozświetlacz wydaje się szampański. Zaczniemy oczywiście od bronzera, dokładnie nałożę na pędzel. Tutaj akurat na białym pędzlu widać, jak ciemny jest to kolor, a że nie znam jeszcze pigmentacji, no to strzepię sobie nadmiar, ściągnę też troszeczkę na dłoni i dopiero przejdę tutaj do aplikacji, tak żeby zobaczyć, jaką właśnie ma intensywność ten produkt, żeby nie nałożyć po prostu zbyt dużej ilości naraz. Miałam już jeden bronzer z Clarisse, który podobnie jak tutaj ten z paletki, podobał mi się konsystencją, ponieważ one się naprawdę bardzo ładnie rozkładają na policzkach i wtapiają w resztę makijażu, także tutaj ten produkt nie jest widoczny, tylko on się ładnie wtapia, ale podobnie jak ten, odcień był dla mnie stanowczo zbyt ciemny i o ile da się z nim pracować nawet w przypadku jaśniejszej karnacji, to trzeba po prostu uważać i w momencie, gdy będziemy robić makijaż na szybko, to trzeba dalej o tym pamiętać, niż tak, wiecie, na ślepo, na szybko nakładać bronzer, więc raczej będzie to lepsza opcja dla osób o troszeczkę ciemniejszej karnacji lub dla osób, które faktycznie będą w stanie ten czas rano poświęcić, żeby na spokojnie zrobić makijaż. Przejdziemy teraz do różu i tutaj takim bardziej zbitym pędzelkiem nałożę ten produkt. Tutaj intensywność też jest dosyć spora, więc zobaczymy, jak to będzie wypadało. Wklepuję ten produkt w policzki i staram się ładnie też połączyć od razu z bronzerem, ale kolor mi się bardzo podoba, ponieważ
To jest taki bardzo stonowany odcień, ale on nie jest zbyt chłodny, więc on nie będzie ochładzał tutaj tych policzków, tylko doda ładnego koloru, ale niezbyt intensywnego. I na koniec oczywiście rozświetlacz. Zacznę tutaj od rozświetlenia strefy T. Ostatnio lubię takie delikatniejsze rozświetlenie. Strefy te sobie nie żałuję, ale na policzkach na przykład nie robię takiego intensywnego efektu, tylko delikatnie muskam, przeciągając też wyżej tutaj na czoło. Rozświetlacza akurat nie jestem do końca fanką, ponieważ ma bardziej taki srebrzysty błysk i troszeczkę się odcina. Nawet w przypadku takiej delikatnej ilości to jest on widoczny i podkreśla strukturę skóry, dlatego teraz wróciłam do pędzelka, którym nakładałam puder, tak żeby go lepiej wtopić. I o ile tutaj policzki w tym momencie wyglądają ok na żywo, tak mam wrażenie, że ten bronzer w kamerze wygląda bardzo brudno. Bronzer jest naprawdę równomiernie rozłożony na policzkach, nie widzę żadnych plam na żywo, ale w kamerze nie prezentuje się dobrze. Może to być kwestia koloru, który jest jednak zbyt chłodny pod moją karnację i to też daje taki efekt brudu, no więc raczej po tę paletkę sięgać już nie będę. Ze względu na to, że ja później nagrywam odcinek Mierzymy, no to chcę, żeby ten makijaż jak najlepiej wyglądał, dlatego sięgam tutaj po bronzer mój sprawdzony z efektu, dosłownie odrobiną musnę, tak żeby tylko nieco dodać tego ciepłego efektu niż koloru, ponieważ nie chcę tutaj wzmacniać tego bronzera, ale po prostu chcę troszeczkę ocieplić cały ten makijaż. Przejdziemy teraz do brwi i mam tutaj kredkę. Dawno kredek nie używałam makijażu brwi, także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Produkt z marki Claressa, Bromance Ultra Slim Pencil w odcieniu 01 Soft Brown. I jest to taka zgrabniutka kredka, bardzo drobna. Ja akurat takie uwielbiam. O ile sama nie dorysowuję raczej pojedynczych włosków, tak po prostu wygodniej mi podkreślać brwi tak, żeby jednocześnie mieć nad tym kontrolę i nie użyć zbyt dużej ilości, bo zależy mi tylko, żeby fajnie podkreślić kształt, ale dalej staram się zrobić brwi bardzo naturalne. Kolor bardzo mi odpowiada, ponieważ jest bardzo jaśniutki i jest taki lekko ciepły, ale nie jest żółty, nie jest złocisty, tylko po prostu nie jest chłodny, jak często odcienie dla blondynek. A ja, że mam taki raczej neutralny kolor blondu, może wpadać w ciepłe tony w zależności od dnia i oświetlenia, to właśnie taki kolor mi bardzo pasuje. I co a propos samej formuły? Kredka jest taka bardziej sucha, ale ładnie zostawia kolor, taki delikatny. Pigmentację ma na takim poziomie, jak lubię, że właśnie możemy sobie tutaj budować ten efekt, powoli dokładać, ale nie uzyskamy nic przerysowanego. I tak naprawdę niewiele ruchów sprawiło, że ja już tą brew mam idealnie podkreśloną, więcej nie potrzebuję. Tak naprawdę tutaj stawiam zdecydowanie na minimalizm, jeśli chodzi o moje brwi. I ta kredka jak najbardziej mi się tutaj wpasowuje w moje gusta. I wydaje mi się, że będzie to kredka w regularnym użytku. Tutaj zdecydowanie mamy hit. I teraz jak już brwi są podkreślone, możemy przejść do oka. I jeśli chodzi o cienie bazowe, będę tutaj używała paletki także z Claressy. Jest to Perf Earth. Ciężka nazwa do wymówienia, szczerze mówiąc. I paletka jest całkowicie neutralna. I tak jak patrzę na nią, to ma wszystko, co potrzeba. Jest całkowicie matowa. Mamy tutaj bardzo duży kremowy odcień. O ile ja takich cieni już nie używam, kiedyś faktycznie używałam sporo, to wiem, że wiele osób bazuje na takich cieniach kremowych i tutaj fajnie, że to okienko jest większe. Ja się bardzo cieszę z tego, że jest tutaj czarny odcień i że mamy tutaj zarówno jaśniejsze, jak i ciemniejsze brązy w różnych tonacjach. Ja akurat dzisiaj pójdę w taką stronę bardziej neutralno-chłodną. Mam na myśli tutaj te róże. Wykorzystam je ze względu na to, że chcę dzisiaj zrobić różową kreskę i chcę, żeby to po prostu pasowało. Dlatego pierścień, po który sięgnę, to jest odcień Ground, czyli taki ciemniejszy, bordowo-brązowy odcień. Dzisiaj zrobimy raczej taki prosty makijaż, właśnie pod nagrywanie, ale jeśli paletka się sprawdzi, będziecie chcieli zobaczyć w akcji te cienie ponownie, to wtedy zrobię po prostu coś intensywniejszego, coś fajniejszego po prostu z użyciem tych cieni. Nie jest intensywny, można sobie go nieco budować, ale nie rozkłada się jakoś super na powiece, tak solo, więc teraz przejdę do odcienia Clay, czyli taki odcień różowy, chłodny, taki bardzo brudny odcień różu, którym podkreślę załamanie powieki. I tutaj dokładnie rozetrę granicę tego ciemniejszego, bordowego
o ile w paletce oba te cienie mają intensywnie takie chłodno-różowe tony, tak na oczach bardziej są w stronę takich chłodnych brązów. Faktycznie te brązowo-beżowe nuty się wybijają, więc fajnie w sumie, ponieważ to bardziej pasuje, jeśli chodzi o codzienne makijaże, niż jakieś takie intensywniejsze róże. No, a jak ktoś lubi róże, no to wtedy właśnie nie sięga po tego typu palety, tylko faktycznie już po konkretnie różowe tonacje. Po użyciu tego jaśniejszego cienia tutaj zdecydowanie ta sytuacja wygląda znacznie lepiej. On rozłożył się równomiernie, nie stworzył mi żadnych plam. Tutaj jakby najeżdżam trochę na to bordo i wracam do bordowego cienia, żeby zobaczyć, jak się rozłoży teraz, jak już ma tą otoczkę z jaśniejszego odcienia na powiece i troszeczkę musnę delikatnie tutaj załamanie po zewnętrznej stronie. Tutaj tą wewnętrzną część muskam tym jaśniejszym odcieniem, tak żeby stworzyć ładne przejście. Tutaj tą wewnętrzną część powieki ruchomej w tym momencie zostawiam gołą, ponieważ tutaj pójdzie błysk z innego produktu, ale jeśli chodzi o sam wewnętrzny kącik, użyjemy tutaj odcienia Sandstorm, czyli taka biel złamana różem. Fajny odcień do rozjaśniania wewnętrznych kącików, który nie będzie zbyt intensywny. Fajnie rozjaśnia, jak widzicie, ale nie bije po oczach. W przypadku dolnej powieki tutaj powtórka z rozrywki, czyli użyję w sumie tylko trzech cieni z tej paletki w dzisiejszym makijażu, a to dlatego, że po prostu te odcienie bardzo mi grają teraz na oczach. Wydawało mi się, tak jak wspomniałam wcześniej, że te odcienie będą bardziej chłodne i dlatego myślałam, że jeszcze przemycę jakieś takie bardziej neutralne brązy, ale nie będzie to absolutnie potrzebne, dlatego korzystam tylko z tych. Z tej paletki to tak naprawdę by było na tyle. Jeśli chodzi o powiekę, tutaj jak wspomniałam nałożę błysk, dlatego na początek nałożę odrobinę bazy. Tutaj akurat użyję Inglota Eye Keeper. Nałożyłam delikatną ilość na palec i wklepuję tutaj wewnętrzną część powieki. Teraz nałożę na to miejsce cień, którego używam nałogowo tak naprawdę w każdym makijażu, odkąd użyłam go po raz pierwszy i widzieliście już w akcji na Instagramie. Jest to dokładnie cień z Glam Shopu z kolekcji Iskry i mój odcień to jest nielegalny. I to jest najładniejszy według mnie odcień z tej kolekcji, ponieważ jest taki bardziej różowawy, opalizuje na złoto, na róż, ma przepiękne kolory. Drobinek, ponieważ jest to produkt, który ma przezroczystą bazę, a daje nam takie mieniące się drobinki i ja się od tych drobinek zdecydowanie uzależniłam. Dzisiaj nakładam na gołą powiekę, ze względu na to, że makijaż i tak zrobiłam właśnie w takich neutralnych, delikatnych tonach, ale jest to produkt, który możecie dodać właśnie w makijażach na każdy błysk, każdy cień matowy i w zależności od tego, co jest pod spodem, będzie inny efekt, ponieważ tutaj, jak widzicie, jest efekt takich jasnych drobinek, tu gdzie miałam ten ciemniejszy odcień, już to wygląda nieco inaczej. Po aplikacji tylko delikatnie rozcieram granice. Sam w sobie produkt jest taki dosyć suchy i to nie są takie mocne drobinki, więc w momencie, gdy coś tutaj się jakby osypie na twarz i widać jak się mieni, wystarczy tylko pędzlem to ściągnąć i te drobinki bez problemu uciekają z naszej twarzy. Co mogę wam powiedzieć teraz po skończonym makijażu? Co prawda użyłam tylko trzech cieni, więc no ciężko ocenić tak naprawdę całą paletkę, no ale nie podoba mi się do końca jakość tutaj tych cieni, o ile te dwa jaśniejsze że sprawdził się spoko, to ciemniejszy jednak to jest taki typowy cień z taniej palety, typowy cień z taniej marki, który no łata nam figle i o ile ma fajną pigmentację, którą możemy jeszcze budować, ponieważ często jest tak, że właśnie w przypadku tych tańszych cieni to nie jesteśmy w stanie osiągnąć takiego koloru jaki jest w paletce, tylko są zdecydowanie bardziej stonowane na oczach, ale tak jednak tworzy plamy i tutaj mam taką jaśniejszą kreskę, tutaj ten zewnętrzny kącik nie podobał mi się do końca, nie jestem w stanie tymi cieniami tego naprawić, tak żebym była w 100% zadowolona z tego makijażu, więc nie wiem jak sprawdzi się reszta, spróbuję to sprawdzić, ale póki co po tym pierwszym użyciu jakby nie zachęca mnie do kolejnego używania, tak jak właśnie wiele kosmetyków sklepowych się totalnie sprawdza, tak tutaj mam takie sprawdzę, bo z czystej ciekawości, ale gdyby nie to, że nagrywam dla was takie treści, to może bym już nie użyła jej ponownie. Przejdziemy teraz do eyelinera i mam tutaj perełkę z Glam Shopu. Jest to dokładnie odcień Viva M i prezentuje się tak. Przepiękny kolor, takie połączenie
różu z bordem, jest połyskujący eyeliner, no taka magenta, typowo właśnie z tej kolekcji jest to eyeliner. Mi eyelinery z Glam Shopu przypadły do gustu, co prawda nie używałam żadnego drobinkowego, ponieważ chyba nie było nawet takiego w kolekcji, dlatego tego jestem bardzo ciekawa. To jest produkt, który zdecydowanie potrzebuje albo większej ilości naraz, tak żeby ten połysk i żeby pigmentacja była intensywna, bądź po prostu dwóch warstw. W przypadku, gdy zrobimy kreskę, jakby nie myśląc o tym, żeby nałożyć grubszą ilość, to ten odcień nie będzie intensywny, będzie taki półprzezroczysty i połysk nie będzie widoczny. W przypadku większej ilości, to ta kreska to się mieni perfekcyjnie, bardzo fajny kolor i nie jest intensywny na tyle, żeby zwracał uwagę, tak jak na przykład jakiś taki neonowy róż, czy jasny pastelowy róż, a jednocześnie dodaje takiego fajnego kopa do makijażu i taki odcień będzie przepięknie podkreślał zieloną tęczówkę oka. Konsystencja tych eyelinerów jest bardzo kremowa, cudownie się rozkładają na powiece, ale przez ograniczony czas niestety. Dosyć szybko wysychają w słoiczkach, nawet jak dobrze je zakręcamy, to niestety dosyć szybko wysychają. Oczywiście później pomoże płyn typu Duraline z Inglota, ale faktycznie ta konsystencja nie jest długo taka przyjemna. Teraz wykonam jeszcze kreskę eyelinerem z Wink Lashes, ponieważ dzisiaj będę używała magnetycznych rzęs, więc potrzebuję tego eyelinera tak, żeby móc je później przyczepić. Więc teraz postaram się zrobić taką na tyle cienką kreskę, żeby nie była jakoś bardzo widoczna, ale też na tyle grubą, żeby te rzęsy mi się dobrze przykleiły. Teraz niekoniecznie z taniej marki, ale po prostu nie mam nic innego do przetestowania, czyli maskara z marki Mesauda Ver Harmony. I to jest tuż z klasyczną szczoteczką, ale nie jest to taka zwykła spiralka, tylko jak widzicie ma wgłębienie. Tą maskarą wytuszuję zarówno górne, jak i dolne rzęsy, ale sama szczoteczka jest w sumie gigantyczna, aż dosyć ciężko się maluje. Tak, żeby wytuszować je od nasady. No i nie będzie to mój ulubieniec, już to widzę, ponieważ nierówną ilość tuszu zostawia na rzęsach. Niektóre są bardziej podkreślone, niektóre mniej, ale też nie daje efektu, jaki lubię. Czyli te rzęsy w ogóle są tylko jakby przyciemnione, lekko posklejano, pogrubione, ale nic więcej. Rzęsy, jakie dzisiaj przyczepię, pochodzą z marki Wink Lashes. Jest to model Red Carpet Day i tego modelu jeszcze na oczach nie miałam. Jestem ciekawa, chociaż one są po tej delikatniejszej stronie, jak też widzicie, takie bardziej kępkowe, ale raczej delikatne, wyciągające w zewnętrznym kąciku. Mam wrażenie, że też są nieco węższe niż standardowe, że nie jest to zdecydowanie połówka, ale takie, nie wiem, 2/3 rzęs, coś takiego. Dlatego troszeczkę przesadziłam z tą kreską czarną tutaj. Ten model przepięknie wtapia się w naturalne rzęsy i w sumie daje taki efekt bardzo naturalny, tak jakbym sama miała takie wyciągnięte rzęsy. No, naprawdę wygląda dobrze. To jest taki efekt rzęs bardziej zalotnych, ponieważ tutaj ten zewnętrzny kącik fajniej wygląda i samo oko jest takie bardziej właśnie wyciągnięte, a że tutaj są te rzęski na początku takie delikatne, to nie zaokrąglają oka, tylko tworzą taki bardziej migdałek wyciągnięty w górze. Nie jestem przyzwyczajona do takiego modelu rzęs, ponieważ zazwyczaj jednak noszę takie bardziej okrągłe, albo te, które są z podkreślonym zewnętrznym kącikiem, dalej mają tutaj tak gęściej, ale podoba mi się bardzo ten efekt. Wrócę jeszcze teraz do tego różowego eyelinera, ponieważ nie zwróciłam uwagi, jak dokładnie wygląda ten model rzęs, więc nieco przesadziłam z ilością tego czarnego eyelinera, więc tym różem po prostu ten czarny eyeliner lekko zakamufluję i schowam. Usta dzisiaj je zrobię kosmetykami z Glam Shopu, z kolekcji Rococo i to jest ściągnięty trik od Kitulca z najnowszej rolki, czyli użyję tutaj konturówki ombre i na to później nałożę ombre róż szminkę i zobaczymy, czy to połączenie będzie tak samo wyglądać dobrze u mnie jak u niej. Zaczynam tutaj od wyrysowania mojego kształtu ust. Następnie delikatnie wypełnię usta, przyciągnę tą linię konturówki, tak żeby stworzyć efekt ombre. Konturówka ma przepiękny kolor, idealnie się tutaj wtapia i na pewno będę jej używała regularnie, ponieważ też podoba mi się formuła, która jest taka bardziej sucha, ale dobrze sunie po ustach i zostawia tą cieniutką warstwę, która wygląda bardzo naturalnie. Następnie wkracza szminka. Tę szminkę głównie nakładam na środek ust i delikatnie nachodzę tam, gdzie nałożyłam konturówkę. I teraz jeszcze wszystko doklepię palcem,
Ten róż jest nieco zbyt cukierkowy jak na mój gust. Jest tak jasny jak lubię, ale po prostu wydaje mi się, że i do tej konturówki, i do mnie bardziej pasowałby nieco bardziej chłodny odcień różu, taki bardziej w kolorze ust, niż w tonacji właśnie mojego koloru ust, niż taki. Ogólnie wygląda ok, ale nie czuję się tak w 100% dobrze. Sama szminka jest bardzo kremowa, ale nie jest taka w pełni kryjąca. Trochę podkreśla suchości na ustach i też jakieś by widać tutaj załamania, więc nie jest to moja ulubiona formuła, jeśli chodzi o szminki. Ja lubię takie, które tworzą ładny, gładki efekt na ustach i są takie satynowe, matowe, a tutaj ten połysk jest widoczny. Nie wygląda to najlepiej z bliska, ponieważ w kamerze ogólnie wygląda ok, ale z bliska nie do końca. Bardzo też mi się nie podoba opakowanie, ponieważ takie opakowanie jest często w tanich produktach. Jeśli mieliście kiedyś taką szminkę, to wiecie, że ta skórka zaraz będzie pękać i to wszystko będzie wyglądało tragicznie. Wolę klasyczną formę szminek, zdecydowanie. Mam tutaj też odcień nude z tych szminek ombre, więc może z ciekawości nawet dołożę po prostu, nie będę ściągała tego, co jest pod spodem. To mi się bardziej podoba, zdecydowanie. Taki nude to ja lubię, to jest zdecydowanie bardziej moja bajka. Formuła niby bardzo zbliżona, ale ten odcień zdecydowanie lepiej wygląda na ustach bliżej. Nie jest idealnie, ale już tutaj też mamy większe krycie i taki bardziej jednolity efekt, a sam kolor zdecydowanie bardziej mi się podoba. Także tu już mogę ściągnąć sobie te spineczki, ponieważ makijaż jest skończony. W dzisiejszym filmie pojawiły się zarówno hity, jak i także trochę kosmetyków, po które najchętniej bym już nie sięgnęła. Jeśli chodzi o największe hity, to moim zdaniem zarówno iskrę, ponieważ te drobinki mienią się cudownie. I ogólnie podoba mi się zamysł na te cienie, ponieważ ten brokat nie jest taki jak klasyczne brokaty, tylko to są mniejsze drobinki, które cudownie się mienią i możemy dodać w momencie, gdy mamy ochotę, na takie drobinki do każdego tak naprawdę makijażu. Eyeliner jest przepiękny, teraz jeszcze w sztucznych rzęsach on tylko tak delikatnie przebija i moim zdaniem będzie świetnie wyglądał właśnie w takich dziennych makijażach neutralnych. Rzęsy to coś cudownego. One przez dłuższy czas czekały, ponieważ o ile właśnie rzęsy tej marki bardzo lubię i niesamowicie wygodnie mi się nosi takie magnetyczne i one się trzymają bez problemu cały dzień, tak jednak ten właśnie model był taki bardziej delikatniejszy niż te, do których jestem normalnie na co dzień przyzwyczajona, ale jestem w szoku, jak bardzo ładnie wygląda oko w tych rzęsach i na pewno częściej zobaczycie je na moich oczach. Klasyczna wersja pudru Blur Powder z Clarisse to jest mój hit i do tej pory chyba najlepszy puder drogeryjny, ale ten być może go przebije, ponieważ wolę, jak mówiłam, pudry z kolorem. Zobaczymy, jak się będzie nosić, ale też podoba mi się to, że te pudry, one fajnie matują skórę, jednocześnie zostawiając taki naturalny glow, że ta skóra nie jest, wiecie, taka płaska, a jednocześnie właśnie nie wyświeca się w ciągu dnia. Spodobała mi się dzisiaj bardzo ta kredka do brwi, co prawda ciężko mi się przyzwyczaić do takich cienkich brwi, ponieważ na co dzień je wyczesuję ku górze, tak żeby nadać większą objętość, ale mam dużo żeli przezroczystych do brwi, które lubię i brakowało mi takiego produktu, żeby fajnie brwi podkreślić, także będę tej kredki właśnie z tymi przezroczystymi żelami używać. Konturówka, jak mówiłam, zostanie na toaletce po szminkę nude, czyli tą drugą. Na pewno będę jeszcze sięgać, sprawdzę formułę, zobaczę, jak się będzie trzymać, ale wydaje mi się, że jest to taki odcień, po który będę regularnie sięgała w dziennych makijażach. Jeśli chodzi o te kosmetyki, które mi się dzisiaj nie sprawdziły, to zdecydowanie jest to ta maskara z Mesaudy, ponieważ nie jest widoczna na rzęsach, więc wolę po prostu coś, co daje ten efekt bardziej wow. Paletka do twarzy nie sprawdziła mi się głównie ze względu na kolory, kolor bronzera w szczególności, ale też ten rozświetlacz jest nietrafiony dla mnie. Clarisse ma przepiękny, sypki rozświetlacz, ale tutaj ten prasowany to jest taka taniocha i ten połysk srebrny mi totalnie nie pasuje. Cienie jeszcze przetestuję, to na pewno nie był pierwszy i ostatni raz, no ale jakościowo mnie nie porwała, no i widać tutaj po prostu po tym makijażu, że jednak używałam tanich kosmetyków i musiałam się nieco nagimnastykować mimo użycia tylko 3 cieni z tej palety, żeby ten makijaż wyglądał, niż jak używam bardziej wysokopółkowych produktów lepszej jakości. Dobrze, kochani, to już by było wszystko na dziś. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dajcie znać, co myślicie o tych kosmetykach, jeśli używaliście już ich wcześniej, albo czy coś zaciekawiło właśnie Was z tych pokazanych przeze mnie dzisiaj kosmetyków. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa.